jestem Antek i ja jestem Filip. Pochodzę z Boguszyc. A ja z Rozmierzy. Pomysł wziął się stąd, że mój znajomy kiedyś rozgrywał się w parku i przypadkiem do otwartego futerału ludzie zaczęli się zbierać i zaczęli mu wrzucać pieniądze. Powiedział, że nazbierał w ten sposób sporo pieniędzy. Ja stwierdziłem, że to jest dobry pomysł i wtedy zadzwoniłem do mojego kolegi z orkiestry Filipa i powiedziałem, że to jest dobry pomysł, musimy się umówić na kilka dni, żeby przyjechał do mnie. Poćwiczyliśmy, no i znaleźliśmy się pod wieżą, bo tutaj jest bardzo ładne miejsce i dużo ludzi przychodzi, fajnie się niesie też głos. Teraz zbieracie na kebaba, to co głodni, ale teraz jak już pogracie i zarobiliście, to może będziecie zbierać, nie wiem, na instrumenty? Jasne, oczywiście. Może na instrumenty, jak jakoś się ono zbiera. Może dla mnie nową trąbkę, taką jak, w sensie nie masz jej teraz, ale kolega ma Rico tak z bocznymi klawiszami. No albo też na jakieś prywatne wydatki. Powiedzcie, czemu takie instrumenty? Ja najpierw w ogóle grałem na perkusji, ale po 3 latach w szkole muzycznej na perkusji stwierdziłem, że to nie jest dla mnie i miałem wybór, ale był duży nacisk ze strony orkiestry, żeby jednak to był instrument dęty, więc wybrałem trąbkę. Mój tata też gra na trąbce i uczy, więc stwierdziłem, że będę miał bardzo łatwo na trąbce. Spodobało mi się to i ostatnie 2 lata, już teraz 3 rok zacznę w szkole muzycznej, gram na trąbce. U mnie zdjęło się to stąd, że moja ciocia Natalia grała na piccolo i na różnych fletach w orkiestrze. I zawsze jak przychodziliśmy na koncerty, to podobały mi się właśnie dźwięki trąbki, jakieś sola, ogólnie dźwięk trąbki. I zawsze od dziecka było moim marzeniem granie na trąbce. No i dzisiaj mam przyjemność tak grać w szkole muzycznej w Leśnicy i użytkować ten instrument. To taki fajny pomysł na wakacje, ale nie żal, że teraz moglibyście pójść pograć w piłkę, na basen? No, będziemy mieli jak wyjść na ten basen. Niby można byłoby to na przyjemności, ale chcieliśmy też poczuć, jak to jest i zarobić na własne wydatki, no bo jak chcesz coś mieć, to zawsze musisz dać coś innego, nie ma nic za darmo. No to teraz powiedzcie, co wam najlepiej w repertuarze pasuje, co kto lubi, czyli jaki styl muzyczny, bo tu graliście wszystko, od klasyki po muzykę rozrywkową. No ja bardziej muzyka rozrywkowa, nie wiem, jak Antek chyba też. Ja takie bardziej skoczne, takie rockowe. Masz ulubiony utwór? Mam taki, w sumie nie wiem, czy to jest utwór, no, ale rock and roll. Antek? Ja lubię taką muzykę trochę rozrywkowej, trochę klasycznej, ale jeśli chodzi o klasykę, to wolę wolniejszą i moll, czyli takie smutne tonacje, ale generalnie to większość muzyki ja lubię, bo muzyka to muzyka jednak. To co, zamuzykujecie nam jeszcze na koniec coś, przynajmniej jakąś fanfarę pod ratuszem? Chętnie. No to proszę bardzo.